No i pierwszy gość w naszym magazynie to Michał Zieliński, Polak mieszkający w Australii. Pan jest teraz w miejscowości Wiktoria, gdzie chroni domy przed ogniem. Proszę nam powiedzieć, tu w Polsce jak wygląda sytuacja na miejscu, jak przebiega ewakuacja, czy jest panika, czy nie? No jak z tym wszystkim radzą sobie lokalne władze? Dzień dobry Państwu. Paniki nie ma. Ja jestem w północnej części stanu Wiktoria. Lokalne władze radzą sobie znakomicie, dużo lepiej niż władze federalne. Federalne, mówimy tutaj o tym nieszczęsnym premierze, którego atakuje znaczna część ludzi poszkodowanych w tychże pożarach. Mówię nieszczęsnym, ponieważ jeden człowiek nie może być winny kataklizmowi, to jest oczywiste. Natomiast ktoś musi być winny, dlatego ten człowiek jest tak oceniany. Paniki nie ma, dlatego że to nie jest w australijskiej krwi, to nie jest w naturze tego narodu, żeby panikować. Oni, my, ponieważ nieważne skąd się jest się Australijczykiem tutaj. My potrafimy jednoczyć się i słuchać instrukcji. Dlatego nie ma paniki, dlatego ta ewakuacja trwa bardzo powoli, ale trwa. Metr za metrem te pojazdy się posuwają, jeden drugiemu pomaga i jakoś to idzie. Natomiast coraz bardziej widać zmęczenie. Zmęczenie, które świadczy o tym, że nie widzimy końca. Nie wiemy, jak to się skończy. Wczoraj spadło troszeczkę deszczu, ale to było zdecydowanie za mało, żeby zmieniło sytuację na pierwszej linii deszczowego frontu. Panie Michale, to gdzie i jak znaleźć ratunek? Dlaczego to wszystko musi tak długo trwać? Słyszeliśmy, że to są nie tygodnie, a miesiące. Czy jest zatem szansa, żeby kiedyś to zakończyć realnie? Jeżeli nie spadnie deszcz, takiej szansy nie ma. Brzmi to brutalnie, ale taka jest prawda. Człowiek nie jest w stanie zapobiec tak potężnemu kataklizmowi. Proszę sobie wyobrazić, że drzewo eukaliptusowe wytwarza olej. Jest to olej eukaliptusowy, który jak zaschnie się ogień, to ono, to drzewo po prostu wybucha, ono się nawet nie pali, ono wybucha. I jedno po drugim one sobie tak wybuchają. Tych drzew jest po prostu tysiące kilometrów i dlatego ten pożar rozciąga się na linii od Sydney w stanie Nowa Południowa Walia po samo południe, gdzie Kangaroo Island, czyli Wyspa Kangurów, spłonęła w połowie. Jest to odległość 1500 kilometrów. Jakbyśmy z Gdyni polecieli sobie samolotem do Manchesteru, to w Anglii to taka odległość płonie. Człowiek tego nie zatrzyma. To jeszcze mam krótkie pytanie do pana. Jak z tym wszystkim radzą sobie strażacy? Jak oni żyją, właściwie pracując 24 godziny na dobę? Nie radzą sobie. To jest, oni dają wszystko, co potrafią. Niekiedy widzimy sytuacje, w których zmęczony strażak przysypia gdzieś tam w rogu jakiegoś magazynu, gdzie akurat ma chwilę przerwy, bo był 22 godziny na służbie, nie było komu go zmienić. W tym czasie ten mężczyzna, którego udało się sfilmować, stracił swój własny dom w pożarze, ratując inny dom. Nie mówimy tu o zawodowych strażakach, mówimy tu o strażakach ochotnikach. Zawodowych strażaków jest zdecydowanie za mało. Oni koordynują działania strażaków ochotników. Strażak ochotnik może to być każdy, na przykład mój teść, który na co dzień prowadzi winiarnię, a w tym momencie próbuje ratować dobytek. Michał Zieliński, Polak mieszkający w Australii. Bardzo dziękuję. Proszę się trzymać. Jesteśmy duchowo z wami. I dziękuję za poświęcenie, bo w Australii teraz to środek nocy. Michał Zieliński, jeszcze raz dziękuję.